fascynowałem się westernem jako widz kinowy. Ja pamiętam jeszcze czasy Ken Maynard, Tom Mix byli tacy od kowbojów. A potem ta wielka plejada John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głuch, wstaje dzień. Nigdy do głowy mi nie przyszło, żebym odkrać kogoś z nich. W ogóle siebie sobie tak nie wyobrażałem, aż to nagle przychodzi Józef Hen, reżyser Hoffman, i namawiają mnie do grania bohatera westernu. Miałem bardzo poważne wątpliwości, ale w końcu, skoro się zgodziłem, a w gruncie rzeczy miałem jakąś podskórną ochotę, żeby to zagrać, pomyślałem sobie, że może ten polski cowboy będzie troszkę mądrzejszy. To znaczy, będzie miał coś do powiedzenia, jakąś rację postępowania. I to było tak. Czytałem książkę, nawet pamiętam jaką, Evelyn Waugh. Nic mnie ta książka nie obchodziła, garść piachu. I czułem, że myśl mi ulatuje. I w tym momencie myślałem o tych ziemiach zachodnich. I pomyślałem sobie, że to było pionierstwo Arebur. Nie miało się przeorać jakichś ziem leżących u gorem, stepów dzikich, prerii, tylko trzeba było chronić to, co się zastało tam. Bohater, który nie jest Supermanem, bohater, inteligent, który po prostu przeciwstawia się złu ze względów czysto etycznych. Po prostu to się nie mieści w jego pojęciu moralności. Szabrownictwo, kradzież, nie może się z tym pogodzić. No i to było to piękne w fabule tego filmu. I dlatego właśnie zagrał silny duchem, a nie ciałem Gustaw Holubek. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie strzelałem z rewolweru, pistoletu. Tak się jakoś złożyło, że w życiu twoim nie miałem nic wspólnego z tą bronią. No ale ponieważ chciałem być strasznie męski, mężczyzną chciałem być za wszelką cenę, więc przywołałem całą swoją wyobraźnię aktorską, żeby strzelać w taki sposób, który byłby prawdopodobny, a nie dyletancki. Ale oczywiście mnie tam pouczali, jak trzymać tę broń. To jest taki bardzo podobny instrument, jak trzymać. To strzelanie z biodra okazało się zabawne, dlatego że prócz amerykańskich westernów nikt z biodra pistoletu nie strzela. No. Daj automat! Automat! Był jeden z tym problem. Człowiek nieostrzelany automatycznie mruży oczy w momencie wystrzału. I trzeba by było za długo czasu poświęcić po prostu ostrzelaniu aktorów. Nie mieliśmy na to czasu, możliwości. W związku z tym
po prostu wycinaliśmy po te dwie klatki, a ponieważ sam efekt strzał daje pewne drgnięcie, przynajmniej w odbiorze widza, więc tych wycinanych klatek nie było widać. Smulka? Anton. To była jedna z najciekawszych postaci. Bohater stara się wszystkich kolejno namówić do tego, żeby mu pomogli. I udaje mu się tylko ze Smułką, bo było się do czego odwołać. I ja, stary bezbożnik, pomyślałem sobie, że jednak ten podkład religijny, który miał ten człowiek, jest bardzo ważny, było do czego się odwołać. No i ty, jako ten bohater, do tego się odwołujesz, nie do przesądu, tylko naprawdę do sprawy etyki religijnej. Czułem, że Wiesiu jest bardzo porządnym i miłym człowiekiem. Tak, ja takie mam troszeczkę określone amplua już od wielu filmów, że często gram takich chłopków, roztropków. Nie będę wspominał, jakie filmy. Który pan sobie też był taki chłopak. Tak, ale tak, tu coś przeżywasz. Ale nie, tak, tak, nie, bo ja byłem taki prostolinijny, jak mówię, religijny, ale w ogóle chciałem to sprzedać. Ja tam, bo to ile kosztuje, pytałem ciebie. Ile to jest warto, bierzemy. Mówi, nie możesz tego brać, bo to trzeba oddać. Tak. Bo to jest tyle, ile to może, to jest taka suma. Mówię, no, ale to trzeba wziąć to, bo to poza religijnością była też troszeczkę taka prosta chęć, tak, no, zdobycia czegoś, no, żeby... Napisałem dla ciebie specjalnie scenę, której nie ma w powieści. To jest ta scena, kiedy oddajesz temu szefowi pistolet. Jak on mówi, co tu masz, do zabijania? Tak, oddajesz. I tak sobie wyobraziłem jednak, jak ty to zagrasz. Te urządzenia nie wolno brać! Powiedziane jest, nie kradnij, tak? Masz rację. Ale powiedziano też, nie zabijaj. Tak. A co ty tam masz? Pistolet. Do zabijania. Nie wolno brać. Nie wolno. Dobra, stary, idź do swego pokoju. Wyśpij się. Wiesz, co to było z tą bójką? Bo ja pamiętam, że jakieś tam nieporozumienie było. Nie, było porozumienie. Porozumienie ustalone, ustaliliśmy sobie tak, bo razem ułożyliśmy, ty mnie tu się zasłonisz, ja się odsłonię, ty mnie uderzysz, tu tam, tu to, ale uderzenie było nie tego typu, nie trafiłeś tam, gdzie akurat potrzeba, bo dostałem akurat w nos. W nos dostałeś? Tak, znaczy tu górną taką część, ty też rzuciłeś mi w ramiona. Tak. Jezus Maria, Wiesiu. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Zabawne było wszystko. Jaka była relacja między Hoffmanem a Skórzewskim? Ja nie bardzo wiem, jaka była relacja, dlatego że oni się namawiali po cichu, gdzieś po kątach. Zwłaszcza Skórzewski coś sączył do ucha Hoffmanowi, a Hoffman wybuchał jakimiś strasznymi gestami i potem przystępowało się do zdjęć. Ale właściwie godził ich wszystkich i miał zdanie decydujące Jerzy Lipman. Bo od niego zależało to, w jaki sposób będziemy to fotografować i o co tu chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Myśmy sami nie wiedzieli, kto co reżyseruje, ponieważ zmienialiśmy, byliśmy albo obaj przy kamerze, albo jakoś zmienialiśmy się sami, nie wiedząc kiedy. I dlatego nigdy nie można było powiedzieć, co jest jego, co jest moje, co jest moje, co jest jego. Było to nasze po prostu wspólne.
wszystkie 3 filmy fabularne, 27 filmów dokumentalnych. To były nasze filmy wspólne, a moje nazwisko było pierwsze tylko ze względu na to, że zaczynało się na H, a jego na S. To znaczy, była to sprawa alfabetu. Nikt już nie żyje. No, my żyjemy. No, my żyjemy właśnie. Tak, od czasu do czasu nawet tego jestem pewien. Ale tam wszyscy już, ich już nie ma, wszystkich moich kolegów, którzy tam grali. Atmosfera w czasie kręcenia filmu była znakomita. Pamiętam te niekończące się dni w Toruniu, kiedy czekaliśmy na odpowiednią pogodę i w rynku, w takim małym ryneczku toruńskim, w kawiarni siedzieliśmy, był fortepian i czekaliśmy. I tam Zdzisław Maklakiewicz grał, Skarżanka śpiewała, były wspaniałe dowcipy i opowieści, że czas nam się nie dłużył. Czuję, kto mówi, że nie czuję, lecz szumi i paruje, świat toczy się jak bąk, pa-la-la-pa-pa. Whisky, kto mówi, że nie whisky, i cóż pijackie pyski, to teraz będzie pić rum. Rum, będziemy pić kartami rum, na jeszcze większy wir, na jeszcze większy szum. Rum, będziemy pić piekielny rum, aż przyjdzie świt i sen, śmiertelny kum. Nie robiliśmy spaghetti westernu, nie udawaliśmy, że jesteśmy w Ameryce. Rzecz była bardzo umiejscowiona w Polsce, ale też w czasie, ale też była pewna, powiedzmy sobie, stylizacja. Stąd cała ballada Krzysztofa Komedy, którego też już niestety nie ma. Gdzieśmy tak siedzieli, zastanawialiśmy się właściwie, co to ma być za ballada, jaka. I tak w pewnym momencie, wiesz, skoro my jesteśmy tak między wschodem a zachodem, Krzysztof, a co gdybyś ty tak pożenił amerykańską westernową balladą, na przykład z Okudżami? Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Ten film miał ogromne powodzenie, autentyczne powodzenie w całym obozie, a szczególnie w Związku Radzieckim. Ja wciąż spotykałem ludzi, którzy mówili, że oglądali go kilkakrotnie. I nawet niektórzy mówili, to filmowcy, mogę panu cały film kadr po kadrze opowiedzieć. Kilku tak powiedziało. I po dzień dzisiejszy, ilekroć spotykam jakichś ludzi stamtąd i im nazwisko Józef Gien czy Józef Hen nic nie mówi, jak ja mówię, ja pisał Zakon i Kulak, ach, to pańskie, no to od razu jestem dobrze widziany. O, to znają. Ja myślę skromnie, że to dlatego, że oni takiego prawdziwego westernu jeszcze nie znali. Nie znali w samo południe, więc ten nasz erzac dobrze przyjęli. W każdym razie zapatrzyli się na to i o ile wiem, Gustaw Holubek po tej roli był bardzo popularny na wschodzie. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt.